gość popołudniowych faktów RMF FM. I zapraszam na rozmowę Marcina Zaborskiego. Witamy. A jest z nami były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich profesor Andrzej Zoll. Dzień dobry. Dzień dobry. 7,5 miesiąca. Tyle czekał pan na swojego następcę, kiedy to pan kończył kadencję rzecznika praw obywatelskich. Czy wtedy ani przez moment nie miał pan najmniejszych wątpliwości, czy powinien pan dalej pracować, mimo że kadencja się skończyła? No taki był przepis ustawy i taki jest przepis ustawy, że byłem zobowiązany pełnić swoje obowiązki do czasu wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Tak, to zapisano w ustawie, a w konstytucji napisano, że kadencja trwa 5 lat. No i dzisiaj słyszy pan wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że nie można być dłużej rzecznikiem niż ta 5-letnia właśnie kadencja. Czy potrafi pan przekonać naszych słuchaczy, wszystkich jak nas słuchają, że to jest wyrok ważny dla każdego z nas, dla cukiernika w Radomiu, dla taksówkarza w Poznaniu, dla pielęgniarki w Łomży? To jest wyrok na pewno ważny dla każdego z nas, z tym, że bardziej bym to inaczej sformułował. To znaczy ważne dla każdego z nas jest, ważny jest urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i osoba, która pełni tę funkcję, bo ma być osobą, która będzie dbała, będzie gwarantowała swoim funkcjonowaniem przestrzeganie praw obywatelskich przez władzę. To jest kontroler władzy. I oczywiście nie jest to urząd, który w swoich kompetencjach ma podejmowanie decyzji. Nie podejmuje rzecznik żadnych decyzji, natomiast kontroluje pracę i decyzje, i ustawy uchwalane przez Sejm. W ten sposób, że jeżeli stwierdza naruszenie praw obywatela czy praw człowieka, to ma instrumenty do ochrony tych praw. Poprzez to, że może inicjować postępowanie sądowe, może składać środki odwoławcze, kasacje wnosić, może w końcu składać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. No i do tej pory mógł robić to Adam Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziś już wiemy, że będzie mógł być rzecznikiem jeszcze przez najbliższe 3 miesiące maksymalnie, bo tyle właśnie czasu dostał Sejm na stworzenie nowych przepisów, które określą, kto i jak ma wskazywać taką osobę pełniącą obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyłonienia następcy. Pytanie jest takie, czy stworzenie takiej instytucji pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich będzie zgodne z konstytucją? Nie, oczywiście nie będzie zgodne. I uważam, że to wyznaczenie tych 3 miesięcy na utworzenie jakiejś, skonstruowanie ustawy, która miałaby rozwiązać problem tej przerwy między ukończeniem kadencji przez rzecznika a powołaniem nowego następcy tego rzecznika, jeżeli ma to być uczynione ustawą, to Trybunał Konstytucyjny sobie zaprzeczył rozstrzygnięciu, dlatego że powiedział, że artykuł 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który stanowił, że po zakończeniu kadencji rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu wyboru następcy, wyboru nowego rzecznika, uznał za niekonstytucyjny, dlatego że stwierdzono, że w konstytucji nie ma kompetencji dla Sejmu czy dla parlamentu, dokładniej mówiąc, aby właśnie wydać przepis, który by normował ten przerw. Panie profesorze, a to gdyby na przykład wyobrazimy sobie sytuację jakąś idealną, pewnie niemożliwą, ale gdyby wszyscy nagle się zgodzili, żeby ten ustawowy zapis o tym, że rzecznik ma pracować do czasu wyboru następcy, został wpisany za zgodą wszystkich do konstytucji, to by rozwiązywało cały problem? Oczywiście. Niewątpliwie tutaj Sejm powiedział coś, czego w konstytucji nie ma zapisanego. Ale to nie znaczy, że taki przepis ustawy jest niezgodny z konstytucją. Nie narusza konstytucji.
wypełnia pewną lukę, która lepiej by było, gdyby była, nie powstała w wyniku utworzenia, prawda, norm konstytucyjnych. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że jeżeli teraz Trybunał ocenił, że takie wypełnienie luki przez ustawodawcę jest niekonstytucyjne, to jak mógł zwrócić się do parlamentu, aby uchwalił ustawę, która tę lukę ma usunąć. I to jest ta sprzeczność, na którą pan zwraca uwagę. Profesor Andrzej Zoll jest naszym gościem. No, pytanie jest wiele, ale oczywiście na przykład takie. Co się stanie, jeśli w te 3 wyznaczone parlamentowi miesiące żadna ustawa nie powstanie? No, kadencja ta taka dodatkowa dla rzecznika wyznaczona dziś przez Trybunał też się skończy. Czy ten okres urzędowania się skończy? I co? Zniknie Rzecznik Praw Obywatelskich z polskiej przestrzeni publicznej? Jest wiele błędów popełnionych, bo weźmy taką sytuację, że po 3 miesiącach przyjmiemy, że przez 3 miesiące, jeżeli się nic nie stanie, to i tak rzecznik przestaje działać. Bo to wynika z orzeczenia. Co to znaczy, że Trybunał stworzył jakąś normę konstytucyjną, bo wyznaczył termin przestania działania tej trwającej kadencji rzecznika. A konstytucja mówi, że urzędy mają mieć ciągłość działania, że musimy im zapewnić ciągłość działania. Nie może mieć przerwy w Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich i to nie żadnego zatkanej tej dziury przez osobę pełniącą obowiązki, tylko to ma być Rzecznik Praw Obywatelskich. I teraz najprostsze by było, gdyby Sejm wybrał i parlament za zgodą Senatu wybrał Rzecznika Praw Obywatelskich. No ale widzimy, jak to się dzieje, jak to idzie jak po grudzie, no bo Sejm z Senatem się szybko dogadać nie mogą. To wszystko pokazuje, że winnym tej sytuacji jest parlament. Bo parlament miał obowiązek przed zakończeniem kadencji, czyli przed 9 września 2020 roku wybrać rzecznika. To jest obowiązek parlamentu. No to się nie stało. Pytanie, co teraz? No bo na przykład, czy taka ustawa, o której mówi dziś Trybunał Konstytucyjny, która ma być przygotowana przez Sejm, mogłaby wskazywać, że tą osobą pełniącą obowiązki jest właśnie rzecznik, któremu kadencja się już skończyła, ale on czeka na wybranie następcy? To znaczy powtórzyłaby taka ustawa normę z artykułu 3 ustęp 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która dzisiaj została uznana za niekonstytucyjną. Czyli nie to tędy rozwiązanie droga. Jest sprzeczne z tym, co powiedział Trybunał Konstytucyjny. No to zawiłości jest wiele i teraz już o nich rozmawiamy w internetowym radiu rmf24.pl i w portalach rmf24.pl, interia.pl. Polecamy się serdecznie. Profesor Andrzej Zoll, nieustająco z nami, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich, co dziś szczególnie ważne w obu tych przypadkach. Panie profesorze, no zakładając, że ta ustawa będzie jednak powstawała, kto pana zdaniem powinien albo mógłby wskazywać taką osobę, która ma pełnić obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich do czasu wyboru następcy? Nie ma takiej możliwości. Wskazanie takiej osoby, która by miała mianować osoby, która by miała być rzecznikiem praw obywatelskich, to byłoby oczywiście niezgodne z konstytucją. Także nie jest możliwe wyznaczenie przez inny podmiot niż parlament. Parlament, Sejm za zgodą Senatu może wyznaczyć Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli taka formuła, która jest na przykład przy wyborze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tego tymczasowego, na czas oczekiwania na wybór właściwy, przez prezydenta, nie do pomyślenia w tym przypadku? Nie jest do pomyślenia, bo konstytucja to zupełnie inaczej ustanowiła. To ma być organ całkowicie niezależny od władzy politycznej. I w innym układzie rzecznik nie ma sensu. To, co się stawia, prawda, stawia się zarzuty Adamowi Bodnarowi, że on przekreślał to, co chciała zrobić władza.
ale od tego jest rzecznik praw obywatelskich. No tak, panie profesorze, rzecznik. Ale rzecznika wybiera Sejm za zgodą Senatu, czyli ciała polityczne. Jeśli teraz tę osobę pełniącą obowiązki rzecznika także wskazałby Sejm za zgodą Senatu, to na przykład... To byłby normalny wybór rzecznika. Tak to konstytucja przedstawiła. Tylko że oczywiście w państwie, które jednak... chce się trzymać reguł, które samo ustaliło. I nie mamy przez władzę, przez szczególnie partię mającą, sprawującą rządy w państwie, celu, aby jak najdobrze zorganizować funkcjonujące społeczeństwo, jak najlepiej działać na rzecz obywateli. To wtedy nie ma problemu, bo ta partia zaprosi drugą partię i trzecią partię i czwartą, aby porozumieć się, kogo wystawimy na kandydaturę rzecznika na urząd rzecznika praw obywatelskich i która to kandydatura zostanie zaakceptowana przez Senat. To jest sprawa konsultacji, które powinny być w Sejmie przeprowadzone. Ale nie może partia rządząca dążyć do tego, aby to był rzecznik tej partii. I żeby dobro, nie tworzyć dobro dla społeczeństwa, tylko stwarzać dobro dla partii. To jeszcze jeden taki szczegółowy problem, który przychodzi mi do głowy. No jeśli Sejm teraz będzie pracował nad tą ustawą, zgodnie z zaleceniem Trybunału Konstytucyjnego, to czy w takiej ustawie będzie musiał określić, jak długo można pełnić tymczasowo obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, czy to może być pozostawione bez ograniczeń czasowych? Jest bardzo trudne takie określenie czasu, do którego ma pełnić urząd rzecznik po skończeniu swojej kadencji. Dlatego, że wyznaczenie takiego okresu jest właściwie wyznaczeniem okresu dla Sejmu wyboru rzecznika, a nie dla tego, który sprawuje daną funkcję. To jest ograniczenie możliwości wyboru przez parlament. Nie ma konsekwencji, które by można było wyciągnąć w stosunku do Sejmu, że nie wybrał rzecznika. Wobec tego taka granica oznaczałaby wygaśnięcie w ogóle urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, więc to jest też rozwiązanie, które jest nie do przyjęcia. No tu politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że urząd przecież jako taki nie wygasa w tym sensie, że działać będzie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik ma zastępców, którzy dalej będą pracować. Obywatele będą chronieni przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest złe postawienie sprawy, dlatego że Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednoosobowy. Osoby, które pracują w biurze rzecznika, zresztą o bardzo dużych kompetencjach, muszę tu powiedzieć, mam tutaj doświadczenie, to są jednak zawsze tylko przedstawiciele rzecznika. Oni nie mają własnych kompetencji. To są kompetencje, które wykonują w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten organ jest jednoosobowy. Zastępca rzecznika jest osobą działającą z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie ma takiej możliwości, żeby funkcjonował ten urząd bez Rzecznika Praw Obywatelskich, czy osobę, która w Konstytucji została upoważniona, umocowana do pełnienia tego urzędu. Panie profesorze, Adam Bodnar już po wyroku dzisiaj mówił tak: należy się zastanowić, w jakim zakresie powinienem, albo raczej powinni moi zastępcy realizować uprawnienia procesowe, czyli te uprawnienia wszystkie, które wiążą się z występowaniem przed sądami, skoro zostało przełamane tak zwane domniemanie konstytucyjności, tej jego obecności w fotelu Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy teraz Rzecznik Praw Obywatelskich powinien działać tylko w sprawach, które już wcześniej wpłynęły do niego? Powinien administrować tym urzędem, czy pracować tak jak do tej pory? Pracować tak jak do tej pory. Nie ma tutaj żadnego ograniczenia jego kompetencji. I muszę powiedzieć, że przecież jak ja w takim okresie też
przedłużonej kadencji urzędowałem, to wnosiłem stosunkowo normalnie, tak jak to było poprzednio. Tyle wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, czy załatwiałem interwencje w sprawach, występowałem przed sądami, to znaczy moi właśnie pełnomocnicy występowali przed sądami. Tyle, że wtedy nie było wyroku Trybunału Konstytucyjnego, panie profesorze. Pan działał, tak jak wszyscy inni rzecznicy, a takich osób było więcej, bo w wielu przypadkach ten okres się przedłużał, okres oczekiwania na następcę. Teraz mamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Tak, długie przedłużenie było tylko w moim wypadku i teraz pana profesora Bodnara. Ale chodzi mi o to, że jego kompetencje pana Bodnara tym wyrokiem nie zostały ograniczone w tym okresie 3 miesięcy. Tu nie ma żadnego ograniczenia. Czyli przed sądem nikt nie będzie mógł podważać jego pozycji, którą stworzył dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Nie. I może sam pójść do Trybunału Konstytucyjnego na posiedzenie, czy może pójść do Sądu Najwyższego w wypadku kasacji. To jest jego pełne prawo. Albo może jego zastępstwie występować zastępca rzecznika, czy jakaś inna osoba upoważniona. Ale rzecznik jest tutaj bez zmiany kompetencji. Panie profesorze, wcześniej kilka miesięcy czekaliśmy na publikację ważnego wyroku w sprawie przepisów o aborcji. Dzisiaj na publikację tego wyroku, o którym rozmawiamy, czekaliśmy kilka godzin. On już jest opublikowany kilka godzin po ogłoszeniu i nie słyszymy, że trzeba czekać na przykład na pisemne uzasadnienie wyroku. Dlatego jestem przekonany o tym, że niestety tutaj bardzo dużo działa polityka. Tak jak w tym przypadku, o którym pan redaktor powiedział, tak i dzisiaj. To nie jest sytuacja, w której ja działałem i w której działali moi zastępcy, moi następcy. To inaczej w ogóle wyglądał Trybunał Konstytucyjny, niestety. No i mamy dyskusję toczącą się od nawet nie miesięcy, od lat przecież. I w tej dyskusji politycy opozycji przekonują, że to nie jest wcale Trybunał Konstytucyjny, że to jest pseudo-trybunał i że oni nie respektują tych decyzji, które są w tym Trybunale wydawane. No, tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich stawia się przed Trybunałem Konstytucyjnym, bierze udział w rozprawie, a po decyzji Trybunału mówi, no to jest wyrok. Trybunał wydał wyrok. Wyrok wejdzie w życie. To jest wyrok i to jest Trybunał dla pana? Pana zdaniem? Nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie, ale muszę patrzeć także i od strony konsekwencji takiego czy innego stanowiska. I zupełne negowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego prowadziłoby do anarchii. Ja nie jestem, uważam, że ten Trybunał, który jest obecnie, działa niezgodnie z Konstytucją, bo i skład Trybunału jest niezgodny z Konstytucją i stanowisko prezesa Trybunału jest także, ta osoba nie została zgodnie z przepisami, z Konstytucją powołana na to stanowisko. Więc mamy tutaj bardzo wiele takich sytuacji, które uzasadniają poglądy, że Trybunał jest tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym. No tak, ale Adam Bodnar mówi, jest wyrok wejdzie w życie. No, wejdzie. Od strony faktycznej wejdzie. Tak jak i wszedł w życie wyrok Trybunału z 20 października poprzedniego roku. No i dzisiaj usłyszeliśmy też, że Trybunał będzie występował do Sejmu o to, żeby zmieniły się też przepisy dotyczące nie tylko Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też prezesów NBP, IPN-u czy Najwyższej Izby Kontroli. Czy Trybunał ma takie uprawnienie, żeby sugerować te zmiany, mimo że nikt nie zaskarżył tych przepisów w tych konkretnych przypadkach? Słusznie pan redaktor powiedział, że to jest tylko sugestia Trybunału. To nie jest żadna decyzja.
to jest tylko podpowiedzenie Sejmowi, że no jeżeli już żeśmy zrobili to rozstrzygnięcie dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich, no to wypadałoby tak samo analogicznie sytuację, prawda, dotyczącą Narodowego Banku Polskiego czy NIK-u. Ale tutaj jest jeszcze jedna przyczyna takiego postępowania, że Trybunał nie może działać z urzędu. Gdyby mógł działać z urzędu, to by od razu dzisiaj mógł załatwić tę sprawę pozostałych tych organów. Ale ja mówię, że ta konstrukcja, którą przyjął Trybunał Konstytucyjny, jest dzisiaj zupełnie nielogiczna, bo namawia do uchwalenia ustawy, która od początku musi być uznana za, niezależnie od treści tej ustawy, czy ona będzie dobra materialnie, czy nie, ona nie będzie konstytucyjną w świetle dzisiejszego orzeczenia. Panie profesorze, a czy nie jest tak, że byliśmy być może naiwni wcześniej, tworząc kiedyś przepisy, które niedostatecznie oddzieliły instytucje takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy Trybunał Konstytucyjny od polityki, bieżącej polityki? Bo przecież to nie jest nowość na przykład, że do Trybunału Konstytucyjnego trafiają politycy wprost z ław sejmowych czy senackich. Może tu to jest jakiś grzech pierworodny? W pełni zgodzę. Dlatego, że rzeczywiście trzeba było wprowadzić pewne bariery i warunki w stosunku do osób, które są kandydatami na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powinien przynajmniej kilkuletni okres takiej karencji obowiązywać, że może ktoś kandydować, jeżeli od 4 lat czy od 5 lat nie pełnił funkcji poselskich, nie był w rządzie, nie był w jakichś innych organach, które były organami politycznymi. A dziś wystarczy, że wystąpi z partii, przestanie być posłem, może zacząć być sędzią Trybunału Konstytucyjnego albo Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To jest też, prawda, nie może być członkiem partii politycznej, też w pewnym okresie, na przykład właśnie 5 lat przed kandydowaniem, nie powinien być członkiem partii politycznej. W mojej kadencji też były wypadki, że ktoś bezpośrednio z urzędu wchodził do, zostawał sędzią Trybunału Konstytucyjnego. To ja tutaj muszę powiedzieć, że to nie są grzechy tylko tej władzy, która dzisiaj funkcjonuje. Również no były takie wypadki, że wicemarszałek Sejmu następnego dnia po zakończeniu swojego funkcjonowania, chociaż nie z zakończeniem kadencji, mógł być dalej marszałkiem, wicemarszałkiem, stawał się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętam ten moment, choć to już kilkanaście lat temu było. Panie profesorze, krótko na koniec, bardzo krótko. Kiedy pan słucha dzisiaj dyskusji o tym, co się wydarzyło i słucha o tym, że ostatni bezpiecznik został wyłączony, to jak pan odpowiada na pytanie o to, czy jesteśmy państwem prawa? Nie. To już dzisiaj jest niestety, ale historia. Dzisiaj nie jesteśmy państwem prawa. No, zwróćmy uwagę na to, że Parlament, Rada Europejska nie przyjęła 3 kandydatów przedstawionych przez rząd do urzędu sędziego w Radzie Europejskiej. Profesor Andrzej Zoll był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.